Cześć, ja nie chciałem w ogóle nagrywać tego filmiku. Myślałem, żeby zostać gdzieś z boku w tej całej sytuacji, ale po prostu wydarzenia ostatnich dni i tak na dobrą sprawę to być może ostatnich godzin, bo z dnia na dzień, z godziny na godzinę sytuacja się zmienia bardzo mocno, więc postaram się zmontować to od razu jak to nagram, ale też nie obiecuję. Generalnie to, co się dzieje obecnie na Białorusi, czy w Białorusi, jest dla mnie bardzo ciężkie osobiście, mimo że Białorusinem nie jestem, nie mam, nie wiem, obywatelstwa, jakichkolwiek powiązań z tym krajem, to przez ostatnie lata, jak zresztą większość z Was pewnie wie, bo większość z Was się pojawiła u mnie na kanale właśnie dzięki Białorusi i filmom z Białorusi, no jest ten kraj mimo wszystko bliski mi po wszystkich innych więzach, poza, nie wiem, tam więzami krwi, obywatelstwa, narodowości i tak dalej. Mam tam wiele znajomych, poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy mieszkają na Białorusi i starają się, żeby ten kraj był lepszy i żeby ten kraj się rozwijał. To są, no po prostu znam masę ludzi, którzy przez problemy systemowe tak naprawdę nie potrafią, nie mogą, nie są w stanie swoich talentów w pełni rozwinąć i mają o wiele mniejsze możliwości niż my w Polsce, mimo że jakby to jest kraj obok nas. I to mnie strasznie boli. To mnie boli już od jakiegoś czasu, a jeszcze teraz dochodzi sytuacja taka, że niedługo będą wybory na Białorusi 9 sierpnia i to, co się tam po prostu, to co władza białoruska robi, jest straszne. I to będzie, być może w tym filmiku będzie dużo emocji, będzie być może mało cięć, to będzie taki monolog, więc jeśli macie po prostu czas, to zapraszam Was do oglądania, bo chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co dzieje się na Białorusi, przedstawić tę sytuację jak najbardziej jest to możliwe, tak no, zwięźle, ale jednocześnie obszernie. Więc to będzie długi film, ale możecie go sobie posłuchać. Nie musicie na mnie patrzeć, bo ja będę sobie tak siedział tutaj i się bujał na krześle, bo chcę, żeby to miało jak najbardziej taki przyjemny format. Mimo że temat jest bardzo nieprzyjemny, ja uważam, dlaczego powinniście tu zostać, uważam, że my Polacy powinniśmy w takich chwilach szczególnie Białorusinów wspierać i o tę Białoruś walczyć w pewnym stopniu, bo to jest jednak nasz sąsiad i tak naprawdę z dnia na dzień rzeczy mogą się zmienić na gorsze i przestanie to być dla nas jakby taki, no, sąsiad, którym się nie przejmujemy, a zacznie się sytuacja, gdzie za naszą wschodnią granicą będzie ciężko i takie rzeczy będą się mogły przenosić na Polskę. O czym mówię? Zaczniemy teraz, także dziękuję wszystkim, którzy zostali i lecimy. Otóż 9 sierpnia na Białorusi będą wybory prezydenckie. Jak wiemy, prezydentem na Białorusi niezmiennie od 26 lat jest Aleksandr Łukaszenka. No i co się ma zmienić w tych wyborach? No tak naprawdę, okej, chciałoby się, żeby zmieniło się wiele, ale władza nie chce, żeby się cokolwiek zmieniło. Cały taki tło tej sytuacji jest następujące. Otóż Białoruś w 1999 roku zawarła umowę stowarzyszeniową, umowę związkową z Rosją. Powstał tak zwany Związek Białorusi i Rosji, który tam z czasem się bardzo mocno zazębiał. W zeszłym roku, jeśli pamiętacie, być może przez jakiś czas w mediach było głośno o tym, że Rosja może wchłonąć Białoruś. I faktycznie takie zagrożenie było w okolicach listopada, grudnia, stycznia. Rosja ostatecznie nie zdecydowała się na ten krok, mimo że jakby porównając Rosję i Białoruś, to nie zajęłoby im to zbyt dużo. A ostatecznie niektóre z zaplanowanych tam dokumentów, umów związanych z właśnie tym, nie wiem jak to nazwać, dokumentem zostały powiązane, podpisane, ale nie wszystkie i ta integracja tak naprawdę nie dobiegła końca i dzięki Bogu, poza tym wyszedł też kryzys naftowy, więc Rosja tak naprawdę straciła swój ostatni argument w walce z Białorusią o jej niezależność, bo Białoruś nagle, no, jakby z nieba im przyszła pomoc w postaci tego, że ceny na ropę się mocno zniżyły i Rosja tak naprawdę nie była w stanie szantażować Białorusi, jeśli chodzi o te ceny na ropę i w efekcie Białoruś teraz
płaci mniej niż płaciła wcześniej, mimo że cel Rosji był taki, żeby płaciła więcej, żeby, no, żeby ją bardziej zachęcić do zjednoczenia. Więc to był taki pierwsze wydarzenie tego roku. Kolejne wydarzenia to są obecne wybory prezydenckie, które od mniej więcej już miesiąca trwa cała kampania i cała otoczka prezydencka. W tym momencie jesteśmy na etapie rejestracji kandydatów. Już po złożeniu 100 tysięcy podpisów, bo tam prawo jest takie samo jak w Polsce, żeby wystartować w wyborach, żeby zostać przyjętym, trzeba złożyć 100 tysięcy podpisów. I co się dzieje? Otóż przed tym etapem, gdzie się składa 100 tysięcy podpisów, trzeba złożyć 100 albo 1000 podpisów takiej grupy poparcia. Bodajże 100. To jest takie małe, no dlatego tych kandydatów na kandydatów jest sporo. W tym roku zostało ich zarejestrowanych ze 30. 33, jeśli się nie mylę, a niezarejestrowanych też było tam kilkunastu, więc tak generalnie o urząd prezydenta się ubiegało z 50 osób. Ostatecznie te 100 tysięcy głosów mogły zbierać około 30 osób. I tu się zaczęły pierwsze rzeczy, ponieważ jednym z tych kandydatów na kandydatów miał zostać Siergiej Cichanouski. To jest białoruski bloger. W Białorusi jest bardzo popularna taka instytucja blogerów politycznych, ponieważ mediów niezależnych w Białorusi nie ma. Jest jedynie Bielsat, który operuje z Polski i z Litwy. A takich stricte mediów, które są zlokalizowane na Białorusi, które mają duży zasięg, to nie ma. Oczywiście jest kilka gazet opozycyjnych, jest na przykład Radio Swoboda, jest Euroradio, to są takie no niezależne media, ale no one, nie oszukujmy się, nie mają zasięgu szerokiego dla całego społeczeństwa. Więc od jakiegoś czasu, od kiedy internet stał się coraz bardziej powszechnym, to na Białorusi zaczęli być popularni różnego rodzaju blogerzy, vlogerzy, ludzie, którzy chodzą w miasto, pytają ludzi o sytuację, jakieś wydarzenie związane z tym regionem czy coś, czy na przykład teraz koronawirus, to wychodzą, podchodzą, co, jak to u was tam z koronawirusem, i ludzie mówią, że jest beznadziejnie, że dużo osób choruje, czy no nie wiem, że na przykład mają bardzo niskie emerytury czy coś. No generalnie tacy ludzie stali się bardzo popularni i Siergiej Cichanouski jest jednym z takich ludzi. W zasadzie chyba mogę to powiedzieć, że najbardziej popularnym blogerem politycznym, człowiekiem, który się zajmuje pokazywaniem sytuacji w Białorusi. On po prostu jeździ po miastach i chodzi po ludziach z mikrofonem, daje im wolny mikrofon, żeby się wypowiedzieli, i tak to wygląda. Obecnie jednak nie chodzi, ponieważ jest w areszcie, ale do tego dojdziemy. Otóż Cichanouski, to było jeszcze w maju, początek maja, jeśli się nie mylę, kiedy była taka bardzo śmieszna sytuacja, że Łukaszenka odwiedzał jakąś fabrykę i w tej fabryce powiedział coś o zatrzymaniu jakiegoś, no właśnie, o jakimś tam zatrzymaniu, coś tam z policjantem robili. I nikt nie wiedział, o jakie zatrzymanie chodzi. Okazało się po 4 godziny po tym, jak Łukaszenka to powiedział, faktycznie do takiego zatrzymania doszło, zatrzymano Cichanouskiego i wzięto go po prostu do aresztu, nie do więzienia, ale do aresztu. Co jest ciekawe, dzień po tym aresztowaniu Cichanouski wrzucił na swój kanał na YouTubie ogłoszenie, że będzie startować w wyborach na prezydenta. W związku z tym, że był w areszcie, to nie mógł tego zrobić, ale bardzo ciekawe było to takie zbieg okoliczności, że dzień wcześniej, przed tym jak wchodzi filmik, oczywiście nagrany wcześniej, tak? Stosunkowo ten człowiek został zaaresztowany. To była taka pierwsza rzecz, w związku z czym w wyborach kandydatem została jego żona Światłana Cichanouska. No i generalnie spoko, jakby ludzie się bardzo mocno zjednoczyli wokół tej całej sytuacji. W wyborach startuje wielu innych kandydatów, nie tylko stricte opozycyjnych. Co znaczy stricte opozycyjnych? Bo na Białorusi od lat funkcjonują powiedziałbym, silna opozycja, taka opozycja totalna, jakkolwiek to brzmi, która od zawsze chodziła, organizowała protesty, gdzieś tam była, no, aresztowani byli ci przywódcy, no po prostu ludzie ze strasznie ciężkim życiem, jakkolwiek możemy szanować bądź nie ich poglądy polityczne.
I tacy ludzie zawsze startowali w wyborach, ale oni nie mieli poparcia w społeczeństwie z takiego powodu, że no, ludzie w Białorusi byli zastraszani bardzo często. Do momentu, kiedy nie było takiego powszechnego dostępu do internetu, no ludzie po prostu straszono utratą pracy, która była jedyną szansą wykarmienia rodziny i tak dalej. No generalnie tego typu terror strachu, tak? Więc tej opozycji ludzie się bali i nie wszyscy mieli odwagę na niej głosować. W tych wyborach startują też kandydaci, którzy nie są stricte opozycyjni, w sensie nie są związani z żadnym ruchem. Nawet więcej są związani, bądź byli związani ze spółkami państwowymi. Tutaj jest takich dwóch ludzi przede wszystkim. Wiktor Babaryka i Walery Czapkała. I pierwszy z nich, Babaryka, o nim będziemy dzisiaj jeszcze trochę mówić, to był do tego roku prezes Biełgazprom Banku, czyli banku należącego do Gazpromu, ale funkcjonującego na Białorusi. Przez 20 lat był tym prezesem tego banku i teraz startuje w wyborach prezydenckich. Drugi, Czapkała, to jest założyciel i wieloletni też prezes Parku Wysokich Technologii, czyli koło Mińska jest takie miejsce, gdzie tam właśnie rozpracowują, że tak powiem, technologie nowoczesne. No bardzo, bardzo fajna inicjatywa taka, no żebyśmy się tego nie spodziewali po Białorusi, patrząc na nią stereotypowo. Więc tacy kandydaci też startują i oni mają bardzo duże poparcie w społeczeństwie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie tacy nieświadomi bądź mający jakieś stereotypowe spojrzenie na cały ruch opozycyjny, taki, który zawsze był, oni zobaczyli, hej, to są ludzie, którzy byli przy władzy, tej władzy, która nas tak, no to po prostu jest, nie chcę powiedzieć szanuje czy nie szanuje, bo to zupełnie nie o to chodzi, że ci ludzie idą do wyborów, przez tyle lat byli związani z państwowymi spółkami, nie są marionetkami na 99%, więc kurczę, może jednak ten model, który jest uprawiany, trzeba by było jakoś zmienić. A bateria mi się rozładowuje, jeszcze raz włączę zaraz. Jakby co chcę powiedzieć przez to tych dwóch kandydatów? Ludzie zaczęli zauważać, że nawet jeśli widzą, że jest źle i nawet jeśli chcą zmian Białorusini, to zaczęli zauważać, że skoro w wyborach startują kandydaci inni niż Łukaszenka kontra taka opozycja, którą nas straszą od 20 lat, na którą broń Boże głosować, i skoro w wyborach startują teraz też inni ludzie, którzy byli związani z władzą, teraz nie są i mają jakieś pomysły na tę transformację kraju, to może warto na nich zagłosować. Więc wydarzyło się ogromne obudzenie narodu, oburzenie też swoją drogą, obudzenie narodu i naród zaczął stwierdzać, że kurczę, może faktycznie potrzebna zmiana, może nie taka radykalna, żeby przejść do takiej totalnej opozycji, która właśnie od tych 20 lat tam chodzi i organizuje jakieś marsze, protesty, do więzienia ich biorą, do KGB i tak dalej. Nie chcemy być powiązani z takimi ludźmi, ale ci ludzie, którzy prowadzili banki, ci ludzie, którzy prowadzili jakieś projekty państwowe i im to wychodziło, i faktycznie im to wychodziło, to może oni są dobrą opcją. Ja jeszcze mam na rowerach dzieci. Dobra. No więc, na całą taką sytuację antyłukaszenkowską złożyło się jeszcze to, że mamy koronawirusa i na Białorusi ta sytuacja jest o wiele gorsza niż w Polsce. Jest no 60 tysięcy przypadków na chwilę obecną. Wyniki zgonów są bardzo niskie, bardzo małe. Dziennie umiera wedle oficjalnych statystyk 5-6 osób. Choruje, też jest w miarę takie plateau non-stop, czyli te wyniki są raczej nieprawdziwe, niezgodne z prawdą. No i też ludzie, to jest po prostu pierwszy kryzys, który dotknął ludzi bezpośrednio, bo każdy ma w rodzinie kogoś, kto na tego koronawirusa choruje, bądź zachorował, już wyzdrowiał, bądź nawet umarł. I każdy człowiek poczuł się tym dotknięty bezpośrednio. No każdy, jakby bardzo duża część Białorusinów. Jak się ogląda, jak się widzi ludzi gdzieś tam, zwłaszcza w małych miastach. W małych miastach, jeśli są zakażenia, jeśli te zakażenia są gdzieś tam utajone przez państwo, przez zarząd, tam miejski, lokalny, to bardzo szybko te plotki się rozchodzą i ludzie żyją w takim strachu tak naprawdę przed tym, że coś się dzieje, a oni nie chcą nam tego powiedzieć. I takie sytuacje bardzo mocno wpływają na poparcie dla kandydatów opozycyjnych, właśnie między innymi dla Babaryki, dla Czapkały i też dla Światłany Cichanouskiej.
czyli żony właśnie tego blogera, o którym mówiłem wcześniej. Jak się popatrzy na różne nagrania z ostatnich tygodni, kiedy były zbierane podpisy, no to zebranie podpisów też było ekstremalnie mało czasu, bodajże 3 tygodnie, żeby zebrać 100 tysięcy podpisów. Możecie sobie zobaczyć, może wam wrzucę tu coś, nagrania ze zbierania podpisów w różnych miastach, nie tylko w Mińsku, ale też w miastach mniejszych, rejonowych, powiatowych. Po prostu takie kilometrowe kolejki ludzi po prostu stojących, jeden za drugim, po to, żeby się podpisać i podpisywali się od razu za wszystkich możliwych kandydatów opozycyjnych, co też jest bardzo miłe, bardzo ciekawe i bardzo taki fajny wyraz solidarności. Te akcje były takim naprawdę znakiem przebudzenia się na Białorusi i wszystko się wydawało, że idzie w dobrym kierunku. Co więcej, oprócz tego koronawirusa, Białorusini od jakiegoś czasu wszyscy zauważają, że coś jest nie tak, bo niby jesteśmy krajem tak jakby w centrum Europy i popatrzmy na naszych sąsiadów, na Litwę, na Rosję nawet, na Ukrainę nawet już dzisiaj, czy Polskę. Jakby tam można godnie żyć, nie bać się władzy, zarabiać dobre pieniądze. Dużo Białorusinów ma w tym momencie w rodzinie kogoś, kto albo wyemigrował do Polski, albo wyemigrował, nie wiem, do Czech czy do Rosji i oni po prostu zarabiają tam dobre pieniądze za tę samą pracę, bądź nawet, nie wiem, mniej wymagającą. I są w stanie się utrzymać na miejscu, tam gdzie pracują, jeszcze wysłać pieniądze rodzinie. I ten mechanizm, że ludzie zaczęli uświadamiać sobie, że niby nasze państwo ma być takie społecznie jakby nakierowane na pomoc społeczną, tak? Bo to jest państwo socjalistyczne, gdzie państwo rozdziela, tak? Ile pieniędzy ma dla kogo iść, każdemu porówno, wiadomo. No to jednak to nie do końca działa, bo są inne kraje, w których można zarabiać więcej i żyć godnie, spokojnie, chodzić sobie, nie wiem, do restauracji od czasu do czasu, nie wiem, na piwo gdzieś tam, na koncerty, a u nas tego nie ma, mimo że jest podobno taka stabilność. W zeszłym roku nawet Ukraina, już, mimo że Ukraina jest w stanie wojny cały czas, przegoniła Białoruś, jeśli chodzi o zarobki średnie PKB. W związku z tym mamy kolejki za kandydatami i co jeszcze się wydarzyło? Otóż w pewnym momencie wyszedł sondaż. Co prawda no to nie był sondaż, który miał jakąś tam ogromną wiarygodność, bo on był przeprowadzany w internecie, więc każdy mógł sobie kliknąć, co chciał. Sondaż, kogo byś poparł w wyborach prezydenckich? I w tym sondażu obecny prezydent Aleksandr Łukaszenka otrzymał 3% głosów. I to się stał taki mem na Białorusi, że jest Sasza 3%, a że Aleksander Łukaszenko ma 3% wyborców, Sasza 3%, jeszcze Sasza mówił, że koronawirus to jest psychos, tak? A po rosyjsku litera Z wygląda jak 3 prawie, więc zaczęły wychodzić w ogóle całe brandy, całe marki, które się reklamowały właśnie tym psycho 3%. Całkiem fajna akcja marketingowa, moim zdaniem no, bardzo, bardzo... bardzo fajna. No i na Białorusi zakazano prowadzenia różnych, w ogóle jakichkolwiek sondaży, w związku z tym, że faktyczne poparcie prezydenta jest bardzo nikłe i wszyscy o tym wiedzą. Co się jeszcze dalej wydarzyło? No oczywiście w międzyczasie były zatrzymywani aktywiści kolejni podczas zbierania podpisów, bo zbieranie podpisów jest takim
kruczkiem prawnym, który można wykorzystywać jako manifestację poglądów, tak? Bo normalnie na Białorusi protestów nie można organizować, ale jako że zbieranie podpisów no, jest legalne, no to podczas tego zbierania podpisów oczywiście kandydaci prezentowali swoje poglądy i za takie rzeczy jakby no, po prostu bardzo często zatrzymywano różnych aktywistów i ludzi, którzy zbierali podpisy za to, że rzekomo zamiast zbierać podpisy organizują właśnie jakieś agitacje polityczne. Zatrzymano też w pewnym momencie Cichanouskiego, tego blogera. On wyszedł po tamtym areszcie, o którym mówiłem. Wyszedł i zaczął jeździć ze swoją żoną, która została kandydatkę na prezydenta, na prezydentkę. No i zaczął tam po prostu swoją marką, że tak powiem, zachęcać ludzi do głosowania, do podpisywania tej listy. No tak jak mówię, kolejki niesamowite w każdym mieście, gdzie tylko byli, ale w Grodnie, jak było zbieranie podpisów, no to dokonała się prowokacja, którą jeśli wam znajdę, to wam teraz rzucę. Подождите, не убегайте, Сережа. Слышишь, ты что, вообще офигел? Женщина, что? Давай все окружим. Милиция спонсирует это. Кого? Милиция спонсирует. А что происходит? Да, провокатор женщина. И говорит, ты снимай их там, снимай их там. Вот вы разговариваете в карантин, вы что шутите? Шутите? А что вы собрались во в карантин? Нет, ты кристаллик человек. Выходите, ага, мужчины вот этих держите, которые на женщин бросаются. Товарищи, шутить можно, на провокации не поддавайтесь. А почему он не ответил вот на вопрос? А, вы знаете, это его личное дело. Как это личное а дело? А вот такое. Вот, а вы, я вы что? Вы что? Сразу 8 тысяч. Послушайте да. меня. Народ беспредел, Гродно, говорите, беспредел. Вот такого это... уровня провокаторов еще не было. Тянут вы кто вот такая? Селфи, можно меня? У меня в президенте. Я задала вопрос человеку, он от меня убегает, я хочу получить ответ, понимаете? Хочу получить просто ответ, вот и все. Tam kobieta po prostu zaatakowała w pewien sposób, no była bardzo natrętna wobec Cichanouskiego. Ten nie chciał jej odpowiedzieć na pytanie, ona zawołała policję i policja zaczęła go aresztować. Ludzie się rzucili na policję, co było bardzo takim no wyraźnym aktem wsparcia dla tego blogera. No i tam, jak się policja na niego rzuciła, ludzie się rzucili na tą policję, to jeden z policjantów upadł w bardzo nienaturalny sposób i coś tam zaczął się łapać za brzuch. Co ciekawe, te akcje również przewidział Łukaszenka, bo Łukaszenka kilka godzin wcześniej podczas wizyty w jednej z fabryk powiedział, że no tam rzucili się na bezbronnego małego tam dziecko, on dopiero zaczął pracę w policji, oni go tak traktują, coś tam. No i nikt nie wiedział, o co chodzi, a tu nagle się okazuje, że kilka godzin później taka sytuacja się wydarzyła. Przypadek? No nie bardzo. Co dalej? Więc to Cichanouski od tego czasu praktycznie jest za kratami. Zatrzymano też wielu innych aktywistów, o których nie wspominałem dzisiaj. To są tacy mniejsi gracze, znaczy mniejsi gracze. Są po prostu bardzo często opozycjoniści od lat, wobec których no, znajdowanie zarzutów nie jest ciężkie. Tak, w obliczu prawa i tego, że dajcie mi człowieka, znajdę pod niego prawo, które naruszył. Co się jeszcze wydarzyło? Bo wspominam o tych dwóch kandydatach wcześniejszych, w sensie wspominałem wcześniej o tych dwóch kandydatach, którzy byli spod systemu, że tak powiem, czyli Babaryka i Capkała. Capkała nadal jest na wolności, nie wiem czy to się zmieni w przeciągu najbliższych dni, ale Babaryka jest już aresztowany. Po prostu odkryto, że podczas jego zarządzania Biogazprombankiem tam się odbywały jakieś machlojki, korupcja, jakieś obrazy kupowali,
i tak dalej, skonfiskowano w ogóle te obrazy. Ta akcja była dość znana, bo Biel-Gazprom Bank był pierwszym w ogóle podmiotem białoruskim, który sprowadził do Białorusi te obrazy pochodzące z Białorusi, artystów, m.in. Marka Szagala, który pochodził z Witebska. No i oni zrobili taką wystawę. Te obrazy skonfiskowano, zarzucono właśnie Babaryce udział w korupcji i jego syna również zaaresztowano i oni od kilku dni są w więzieniu, bez możliwości kontaktu ze swoimi prawnikami, ze swoimi adwokatami. Dlaczego? Dlatego, że jest zagrożenie zarażenia koronawirusem i adwokaci nie mogą po prostu pójść do ich cel, żeby z nimi porozmawiać. Dowiedzieć się w ogóle, o co chodzi w całej sytuacji, co jest strasznie straszne, bo tak naprawdę z jednej strony władza mówi, że koronawirusa nie ma, Łukaszenka mówi, że to jest psychoza i że trzeba w ogóle żyć normalnie, jeździć na traktorze, pić wódkę, a z drugiej strony wykorzystuje się tego koronawirusa jak taką piłeczkę ping-pongową, którą się odbija i w sytuacjach, kiedy jest on wygodny, to się go używa, w sytuacjach, kiedy jest niewygodny, to się go nie używa. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. No więc, jak widzicie, sytuacja jest strasznie słaba. No i doszło do tych momentów, że Swiatłanie Cichanouskiej grożono właśnie, że z jej dziećmi się coś stanie, jeśli ona będzie dalej kandydować na prezydenta. U Cichanouskiego w domu znaleziono 900 tysięcy dolarów w workach na śmieci. W sensie tak zapakowanych worki na śmieci podczas przeszukania, które było już oczywiście po zatrzymaniu blogera. No to, że te pieniądze były podrzucone, raczej nikt nie wątpi. To były po prostu podrzutki, które później użyto jako dowód w sprawie. Więc sytuacja jest okropnie ciężka. Białorusini wychodzą na protesty. Na protestach ludzie są aresztowani losowo. W Mińsku ostatnio były protesty w postaci, ludzie się po prostu na chodniku ustawiali w takie kolejki, w takie łańcuchy i stali tak przez kilka kilometrów. Podjeżdżała policja, oczywiście bez mundurów, cywilnym, ubrane po cywilnemu, policjanci, i zatrzymywali ludzi, po prostu brali ich, no i zabierali ich do aresztu, tak? Wielu młodych aktywistów tam, też moich znajomych między innymi, było zatrzymanych w przeciągu ostatnich 2-3 tygodni i ostatnich dni tak najbardziej. Więc takie akcje się dzieją na Białorusi. Dlaczego to nagrałem? Nagrałem to dlatego, żeby wam uświadomić po prostu, co się dzieje i że takie sytuacje, no, nie są normalne. Jakkolwiek władza, no taka już choroba władzy w tym przypadku, jest ogromnym zagrożeniem i chciałem was poprosić po prostu o solidarność z Białorusinami, z Białorusią, o to, żebyście sprawdzili, czy może w waszych miastach nie ma jakiejś akcji wsparcia, bo to jest potrzebne. I gdy Białorusi nie widzą, że mają to wsparcie za granicą, że Polacy, czy Niemcy, czy Amerykanie nie są wobec nich obojętni, to jest dla nich to bardzo ważne, bo widzą, że nie są sami na tym świecie i że ich walka nie jest jedyną. I że my jako Polacy możemy robić wszystko, co możemy zrobić. Jest to bardzo istotne. Ja wiem, że będzie taki protest w sobotę 27 w Warszawie. Mnie niestety nie będzie tam, choć bardzo bym chciał, ale nie mogę. Będzie protest w Krakowie bodajże 3 lipca. I w innych miastach też bywają takie protesty, także śledźcie te sytuacje. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej, to napiszcie w komentarzu po prostu. Ja wam postaram się na ten temat coś więcej napisać, opowiedzieć. Tu nie chciałem, żeby to się tak rozwlekało mocno. W każdym razie, no, sytuacja jest ciężka. Jeśli ktoś z was uważa, że to nas nie dotyczy, no jednak jesteśmy jednym, żyjemy w jednym świecie. Jeśli gdzieś się dzieje zło po prostu, gdzie ludzie są zatrzymywani bezpodstawnie, bezprawnie, to naszym ludzkim po prostu obowiązkiem jest reagować na takie sytuacje. I uważam, że wspieranie jakichkolwiek przemian demokratycznych na Białorusi pod czyjąkolwiek wodzą to by nie było, bo to już nie jest sytuacja czy prawica, czy centrum, czy lewica. Pod czyjąkolwiek wodzą te przemiany na Białorusi by się wydarzyły, one będą w dobrym kierunku i my jako społeczność polska, jako Polacy, sąsiedzi Białorusinów, przez wiele lat w ogóle przecież mieliśmy jedno państwo, Rzeczpospolitą, powinniśmy Białorusinów wspierać w każdej możliwej sytuacji, w każdy możliwy sposób. Także do tego was zachęcam. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że się trochę nie rozwlekłem za bardzo i było to dla was zrozumiałe. Jak coś, to piszcie w komentarzach. Ja z chęcią na to odpowiem, bo to jest bliski mi temat i po prostu, no, musiałem to z siebie wyrzucić na zewnątrz. A jeśli chociaż jedna osoba się tym zainteresuje teraz, to
to będę szczęśliwy. Jeśli będzie jedna plus jedna osoba, której na sercu, bliżej sercu staną te właśnie sprawy białoruskie, to będę szczęśliwy. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam miłego dnia, czy wieczoru, dobrej nocy, dobrego dnia, cokolwiek. Trzymajcie się, na razie i cześć!